Deep Web to miejsce niebezpieczne, mawiają. Deep Web to miejsce nielegalne, w koło powtarzają. Ależ czy do prawdy argumenty do dyskusji za tym włączają? Dzisiaj bowiem, moi mili, będziemy sobie z tego drwili. Zajrzymy tam poniekąd pod wpływem chwili i w tak bardzo prosty sposób zdemaskujemy bardzo dużo osób. Nie potrafię dłużej. Witajcie w creme de la creme tego, co do zaoferowania ma nam internet. To miejsca, w których wielu osób jeszcze nie było, a nawet jak byli, to o tym nie wiedzieli. Zajrzymy w głębiny sieci, po których nie będziecie już tymi samymi osobami, po których moderatorzy decydujący o tym, czy ten film może zarabiać, czy nie, potrząsną monitorem i krzykną: dlaczego? Zapraszam na istny rollercoaster i pokaz tego, co do zaoferowania ma ludzka myśl i czyn. Zapraszam na Deep Web Funny Moments, Deep Web Śmieszne Rzeczy. Co jeszcze mogę dodać do tagów? Deep Web Certyfikowane Momenty Brata. Nie miałem pojęcia, od czego w zasadzie mogę zacząć. Po dynamicznych poszukiwaniach trwających istną wieczność w końcu sporządziłem całą listę rzeczy, którą chciałbym wam pokazać. Z czym zatem kojarzy wam się Deep Web? No dawajcie, nie wiem, broń chcecie sobie kupić i postrzelać. Słabo zdjęcie zrobione. Jak w libertariańskim śnie, no czy substancje psychotropowe, czy inne narkotyks da się tam zakupić. Nie no, czy wy właśnie skończyliście przedszkole? To oczywista oczywistość, że na Deep Webie najbardziej top secret sprawą, jaką możecie sobie załatwić, jest poradnik dla posiadaczy rybek. Hilarious. Original. Albo ewentualnie z naprawdę nielegalnych rzeczy możecie dostać tosta z serem. Więc smacznego, narkomani. Dodatkowo nasz tak ulubiony przecież Interweb jest znany z czego? Z czego jeszcze? Śmieszne, nieśmieszne, cringe'owe filmiki. Tak, filmiki. Filmiki i obrazki to kwintesencja pokoleń wychowanych na internetowych podstawach naszej cywilizacji. A z czym najchętniej byście sobie filmiki i obrazki obejrzeli? No ja mam nadzieję, że wszyscy pomyśleliśmy o małych, słodkich kotkach. Na Deep Webie oczywiście również tego nie zabraknie, bo Tor ma kotki, jak mówi pewna strona, której próżno już dziś szukać. Tor ma, albo przynajmniej miau, kota. I w języku lolcat można było sobie takiego kota zobaczyć. No, to gratuluję wam, naprawdę robicie postępy. Jeszcze trochę i już na serio będziecie mogli wybić na Tora i jak hakerzy kupić sobie grillowaną kanapkę z serem z czeluści internetu. Zaliczacie prawdziwy postęp, rozwijacie się i niczym bracia Da Vinci, którzy już wiedzą, że Mona Lizę namalował Da Vinci, tak wy wiecie, że Deep Web nie jest taki straszny, jak go malują. W każdym razie, wiedzę lepiej czerpać z wielu źródeł, a nie bazować, okej, to było bazowane, tylko na jednym źródle i zamykać się w swojej bańce. W taki oto sposób, jako rzetelny dziennikarz, zaprezentuję wam quasi podręcznik do obsługi Deep Webu, autorstwa tym razem nie jakiegoś losowego szopa z internetu, ale żeby pozostać w równie zwierzęcym, a raczej jak to zmusił mnie Kinro na ostatnim streamie, jestem teraz furym, mówi Kinro, w uraśnym temacie. Oto poradnik autorstwa Mopsa. Proszę, proszę bardzo. Najważniejsze strony, linki, porady, wszystko czego zapragniecie, tylko dzięki tej rasie zwierząt. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, która dusi się oddychając. Ej, ale przecież nie samymi obrazkami słodkich kotków i kupnem nielegalnych podręczników do akwariarstwa człowiek żyje. Czasami potrzeba nam po ludzku trochę relaksu, by trochę se chillnąć, powajbować w rytm, no właśnie, w jakiś rytm. Dlatego potrzebujemy muzyki, by się uspokoić. Nie martwcie się, nie musicie odpalać na boku przeglądarki do obskurnego clearnetu wraz z polskim rapem. Na stronie dumnie brzmiącej Deep Web Radio spełnicie wszystkie swoje potrzeby muzykalio-alkaiczne. Jazz, 24 godziny na dobę. Inne rodzaje muzyki chyba też, ale się na tym nie znam. Oczywiście audycje z prezenterem jak w RMF FM czy innym Radio Z również mogą się tam przydarzyć, ale chyba nie uświadczycie tam na szczęście polskiej polityki. Z wnioskiem formalnym. Ewentualnie na stronce Hidden Answers możecie dowiedzieć się dosłownie całej wiedzy na świecie. Dosłownie na co nam teraźniejsze mało kompetentne szkolnictwo, skoro możemy w łatwy, głęboki sposób dowiedzieć się odpowiedzi na pytania, czy życie jest tylko praktycznym żartem i ci, którzy żyją najdłużej, to najwięksi przegrani? Rozwiążemy też kwestię tego, w jaki sposób żyć w świecie cyfrowej nieśmiertelności. Hej, jak się czujesz? Ale tak na serio. Czuję się martwy w środku, załamany i generalnie moje życie rozpadło się na strzępy, zmieniło się w nic innego jak zmieniono odrębnych cząstek, które leżą... W porządku. Czy Kim Jong-un jest prawdziwy? Serio, jakoś od ostatniej operacji serca wygląda dość niewyraźnie. Hej! Hej koledzy, macie może jakieś śmieszne linki? Pytanie zadane przez miskę ziemniaków. Czy jestem socjopatą, czy tylko gównem? Przerywamy transmisję, by nadać ważny komunikat. Co to się... Co? Nie, ja nie chcę tego... Nie, nie, nie,
Niekiedy pewnie w życiu spotkaliście się, bądź jeszcze spotkacie się z osobami, z którymi nie chcielibyście się spotkać. Wszelkie nieudane relacje, czy po prostu wkurzające ludzie, wśród których ciężko wytrzymać. No więc niektórzy użytkownicy Deep Webu doskonale wiedzą, o co chodzi. Jeden losowy gość na losowej stronce w jakimś zaścianku internetu stworzył grę, której jedynym celem, prócz zjedzenia jak największej ilości burgerów, pewną autentyczną postacią jest wyśmianie tej autentycznej postaci. Właśnie nic dodać, nic ująć. W tym zaciszu internetu istnieje oczywiście miejsce na inne gry i zabawy. W taki oto sposób możecie pograć sobie w googlowską familiadę, gdzie wybieracie wynik i wpisujecie własne pomysły na podpowiedzi, które może dać wam Google. Ale teraz poważnie, tak dużo ostatnio mówi się o prawach mniejszości, na przykład prawach mniejszości seksualnych, LGBT dla przykładu. I wiecie co? Na Deep Web też się o tym mówi. To na tyle ważna kwestia dla internetowych ludzi ciemności, że poświęcili oni aż temu jednego bloga zwanego dumnie dla zmylenia przeciwnika blogiem Antoniego, na który są aż dwa zdania na krzyż, że ten blog jest o prawach mniejszości LGBT, no a nic innego w zasadzie tam nie ma. Kolego, chcesz poznać tajemnicę skrywaną przed tobą, to otwórz źrenicę. Będzie nielegalnie, nawet karalnie, dodatkowo dziwnie, zupełnie nienormalnie. Hej kolego, chcesz usłyszeć o stronach, na których legalna jest rozmowa o dronach. Jeżeli nie, może zainteresuje cię technologia 5G. O Deep Webie słyszał każdy, lecz nie każdy wie, że to bójdy kompletne. Na Deep Webie mamy jazdy, żeby śmiać się tu z osób, co są niekompetentne. Hej kolego, chcesz poznać tajemnicę skrywaną przed tobą, to otwórz źrenicę. Będzie nielegalnie, nawet karalnie, dodatkowo dziwnie, zupełnie nienormalnie. Hej kolego, chcesz usłyszeć o stronach, na których legalna jest rozmowa o dronach. Jeżeli nie, może zainteresuje cię technologia 5G. O Deep Webie słyszał każdy, lecz nie każdy wie, że to bójdy kompletne. Na Deep Webie mamy jazdy, żeby śmiać się tu z osób, co są niekompetentne. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Tym razem będę jak typowy ytywar z roku 2014 i powiem najszczerzej w świecie. Jeśli ten materiał uzyska 1000 polubień, to zrobię drugą część. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Zachęcam również do pozostawienia wsparcia, bo pewnie mi ten film zdemonetyzują za Deep Web w nazwie. No i dziękuję bardzo.